Myślę, że masz tutaj wśród gości na czwórce, są takie postaci, które są kompletnie, o których można powiedzieć, że są niekoniecznie oczywiste, że się tu znalazły. Bo to, że Juras, to, że KN, którego Juras tam prowadzi sportowo, czy prowadził kiedyś, to, że Pich, który zawsze biega, był z drużyną, zawsze i tak dalej. Tak, no, są takie postaci, które są oczywiste, no, albo nawet mniej oczywiste, no bo, ale są, tak? A potrafisz wskazać takich, że naprawdę jesteś zaskoczony, że widzisz te ksywę z tyłu? Powiem tak, no, wyszedł nam niespodziewany hit, zresztą kawałek nazywa się To jest hit, z Redem, który to, no jakby nie powiedziałbym, że się akurat na drużynie mistrzów. Mieliśmy już od dłuższego czasu coś razem zrobić, ale nie spodziewałem się, że akurat tak się tutaj zgramy. No a zrobimy taki refren, że to zaraz klipa będziemy kręcić, bo to wszyscy nucą. Patrzę tak jeszcze na płytę, no, trudno powiedzieć, czy, bo może to nie jest tak, że nie do końca bym się spodziewał, ale no... Z tych wszystkich raperów na pewno no tutaj duże podziękowania dla chłopaków, dla Dioksa, dla Mossada, Onara. Tak, myślałem, że tutaj w tę stronę będziesz. Też pójdę, bo zadzwoniłem do nich spontanicznie a propos płyty i byłem bardzo fajnie poruszony z tym, że tak z miejsca była, nie było, że no zobaczę, to zadzwoń za tydzień, bo na razie coś tam wydaje, to może się uda. Spoko ziomek, robimy. I to było naprawdę super. Plus też bardzo, bardzo, no na przykład taki jest kawałek, tutaj warto na to zwrócić uwagę, Trójka, kawałek Wysoko Poprzeczka, z dwoma bardzo utalentowanymi artystami i uważam, że też no przemysł hip-hopowy, mam nadzieję, że ma dla nich jeszcze jakieś bardzo ciekawe miejsce w Władzy Ciężkiej, bo chodzi mi tutaj o Prygłana i o Krzycha WWS. No, są to wirtuozi rapu, oni są może mniej znani jak komercyjnie słuchaczowi, ale jak już wchodzą w beat i Krzychu ze swoim bardzo szybkim, technicznym rapowaniem i tak samo Prygłan także robi beatbox i robi to naprawdę na wysokim poziomie, no i miażdżą. To jest waga ciężka, jeśli chodzi o skill. Zrobiliśmy niesamowity kawałek i może dla takiego komercyjnego odbiorcy potrzebuje czegoś spokojniejszego, czegoś bardziej do strawienia, ale dla takich koneserów już takiego, no takiej wysokiej poprzeczki, no to oni zjadają po prostu. To była dla mnie przyjemność zrobić taki kawałek, mimo że pewnie, no wiadomo, że lepiej się sprzedaje coś, co jest takie bardziej, można by powiedzieć, proste, mniej zagmatwane, mniej, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu łatwiejsze do skonsumowania. A tu chłopacy polecieli na takim poziomie, że to jest chyba drugi pod względem ilości wejść w odsłuchu kawałek w tym momencie na YouTubie, jak patrzyłem. No jest to majstersztyk, to aż miło tego posłuchać. Jak ktoś lubi hip-hop, jak ktoś lubi takie właśnie klimaty szybkie, techniczne, no to to robi to robotę. No i... Ej, a pomyślałeś, ja wiem, że no, hip-hop jest dla ciebie naturalnym środowiskiem, ty jesteś ryba, to jest woda i jak gdyby koniec. I to jest ten świat, ale kiedyś w historii rozwoju wszechświata była taka sytuacja, że ryby wylazły na ląd. Czy ty dopuszczasz taką myśl, żeby kiedyś drużyna mistrzów wylazła z hip-hopu i zanurzyła się w inny gatunek? Na pewno. Wiesz, ja, mało kto wie, ale ja jestem raperem i artystą tylko dzięki Guns N' Roses. Jako mało lat, jeszcze zanim wszedłem do jeziora hip-hopowego, to się wychowywałem, znam każdy kawałek Guns N' Roses na pamięć. Długo będzie okazja powspominać. W ogóle ich zjednoczenie po 25 latach to było dla mnie opat szczeny i lecę do Gdańska w czerwcu, już nie ma innej opcji. Bo dzięki nim tak naprawdę i hard rock to jest dla mnie tak naprawdę ktoś się może zdziwić, ale dla mnie muzyka hard rockowa to jest dla mnie punkt wyjścia, alma mater. Okej, dobra, ale wiesz co, na przykład tak samo jak jesteś przy Gansach, to podsuwam pomysł, może da się coś z tym zrobić, ale nie wiem, czy czytałeś ostatnio, ale wspomnienia basisty Gansów, Duffa McKagana, Sex Drugs, Rock'n'Roll i inne kłamstwa. On tą biografią zrobił mniej więcej prawdopodobnie to, co ty robisz drużyną mistrzów.
O, widzisz, to sprawdź to, nie widziałem. Sprawdź to i to jest bardzo fajna rzecz, to jest zajebiście poukładany gość, tak, to po prostu bije z tej książki, nie? Że widać całą, on, a poza tym jest szalenie szczery w tym, co pisze i tam nie wszyscy... Myślę, że on był takim katalizatorem tego zjednoczenia. Mogło tak być, no mogło tak być, bo to jest najrozsądniejszy z tych wszystkich wariatów, znaczy dzisiaj on jest najrozsądniejszy, wtedy był prawdopodobnie największym wariatem w tym zespole, tak, to że nie był na świeczniku tak basista jak... Basista zawsze jest taki stonowany, mi się wydawało, że wiesz, to jest gość, który nie ma przegród nosowych, bo mu je wyżarła kokaina. No tak. To mi jeszcze daleko do tego. To jak gdyby, umówmy się, wiesz, to jest człowiek, który na pewno mówi z poziomu praktyka i to tak. Takiego, powiedzmy, level no wiadomo, wysoki. Jak się ktoś urodzi w Los Angeles, to też ma... Wiesz, no gość i tak dalej. A to tak tylko podrzucam. Nie o tym chciałem powiedzieć. Znaczy, chciałem tylko, wiesz, sprawdzić, czy jest to możliwe, nie? Żeby drużyna mistrzów nagle... To odpowiem ci tak, że to, co muszę, bo tego nie powiedziałem, a wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, że tak jak ja jestem w każdym kawałku, tak w zasadzie w większości utworów muzykę wspólnie tworzy żyłem z Puffem, a wiemy, że Puff jest wirtuozem. Robił remiksy dla Major Lazer, robił dla żony Willa Smitha, zrobił remiks i go wygrał. Ten facet potrafi mi po minucie wysłać beat. Ja mówię sam, słuchaj, zrób mi coś w takim stylu, on mi po minucie wysyła beat i to nieraz jest hit, który ma milion wyświetleń. I umówmy się też, że Puff nie jest zamknięty w hip-hopie, wręcz przeciwnie. Jest bardzo różnorodny, robi wszystko. To jest taki szperacz, kopacz. Tak, ale wywodzi się, jego takim źródłem jest chyba muzyka house'owa. No, robi wspaniałe rzeczy trapowe, robi niesamowitą taką nowoczesną muzę, a potrafi zrobić wszystko. No i tak kawałek na rozgrzewkę, czy kawałek to jest hit, no to już jest w innym stylu, jest takim troszeczkę house'owym. Ja wydawałem płyty Crack kiedyś, czyli okay, elektronika. Jedynka, dwójka. Tak, no jest już 5, mam nadzieję, że jeszcze 6, ostatnią zrobię. Był drum and bass, był dubstep, był grime. I gdzieś bym wyszedł. Ja mam teraz takie, jako firma jeszcze wydawaliśmy kawałki dancehallowe do redeemów. Ja teraz tak myślę, że gdzieś ta wypadkowa, jakby połączyć trochę, był taki kiedyś styl, on się chyba Baltimore nazywał, to taki był jakby połączenie house'u z dancehallem. Mogło być takie. Ale to było takie trochę bardziej komercyjne już. Było, ale takie było typowo imprezowe. No. Co to miałem na myśli. Takie uderzające. I zauważyłem, bo ten kawałek na rozgrzewkę, czy to jest hit, dostałem po premierze płyty takie informacje od fanów, że to jest takie idealne na trening, bo hip-hop oczywiście okej, jest przesłanie, jest treść, ale tu jest taki beat, jest taki lżejszy, jest taki właśnie bardziej taneczny i do tego fajnie się robi jakiś właśnie trening, czy to fitnessowy, czy to nawet siłowy, żeby się ma tego kopa. I bardzo mocno wziąłem to do siebie i wydaje mi się, że teraz przy okazji nowych wydawnictw drużyny będę trochę w tą stronę pójdę, żeby właśnie może było mniej takiego typowego pianinka hip-hopowego i hi-hatów trapowych, a więcej takich już właśnie kawałków, które można spokojnie puścić sobie na jakiś taki szybszy trening, czy to nie wiem, boksu, czy jakąś zumbę, czy cokolwiek. No żeby to rzeczywiście szło w taką stronę. Jak najbardziej nie chcę się zamykać, pamiętamy o korzeniach, ale jesteśmy otwarci. To pamiętaj o tym Dafie i o, wiesz... Oj, koniecznie. To, to jest świetna rzecz w ogóle. Znaczy, to też jest fantastyczna rozrywka. Tak. Ale to same płyty, myślałem, że to może być. To mam porwę. Zaraz ci ją może, jak znajdę, to ci się pokażę. Ale na pewno w internecie zakupię. Albo... Nie, no, ale to polecam ci. Znaczy, zróbmy tak, jak ci się nie będzie podobała, to ci oddam hajs. A książka ci zostanie, dobra? Nie, bo jest naprawdę zajebista, ale jej nie widzę na półce. No dobra, będę szukał. W każdym razie jest, ale wiesz co, pewnie w okolicach drugiej drużyny, dwójki, pewnie się zaczęły ci się pojawiać takie pytania, czy jest jakieś życie poza drużyną. Albo inaczej, czy jest życie poza firmą, jak się brałeś za drużynę. To teraz można by się cię zacząć zapytać, czy jest jeszcze jakieś twoje życie muzyczne poza drużyną? Czy powiem tak, że... Tak jak mówiłeś wcześniej, że ktoś można powiedzieć, że to jest trochę moja solówka. No. Ja planowałem solówkę. Trochę by było już. Planowałem solówkę, ale uznałem, że może właśnie połączyć te dwie rzeczy i zrobić coś, co będzie miało większego kopa. Poświęciłem tą solówkę, bo już i tak ich wydałem. Ja łącznie wydałem 21 płyt, jeśli chodzi o firmę. To zdeczka jest. Tak. I uznałem, że może
troszeczkę spuścić z tonu, wiesz, wydawałem te kraki, które były takimi pionierskimi, jeśli chodzi o brzmienia, rzeczami, mm-hmm. były w przód zawsze, dzisiaj ludzie dopiero robią brzmienia, które ja robiłem 3-4 lata temu, mm-hmm. a tutaj tak troszeczkę spowolniłem, zrobiłem bardziej klasycznie to wszystko i to wyszło, to naprawdę teraz widzimy, że to miało sens, natomiast jak się pytałeś, czy było jakieś inne życie muzyczne poza filmą, mm-hmm. ja w pewnym momencie, ja do niedawna nawet walczyłem mocno, żeby w jakiś sposób dla tych fanów firmy jeszcze coś zrobić. Mhm. Ale niestety już byłem postawiony w takiej sytuacji, że w taką sytuację, że tak powiem, wrzucony, że mimo moich najszczerszych chęci, no sam było nie opór. Jestem w stanie tak. Więc nie udało się tego zrobić, a jeśli chodzi o drużynę, tutaj nie jestem zależny od zdania innych osób, które jakoś no, mają wpływ, no bo tam jednak nie jestem sam i ma być to praca zespołowa. Tu jest praca zespołowa, ale jakby jestem tym dyrygentem tej orkiestry i mogę to... Dyrektor artystyczny, kierownik zespołu. Tak, dyrektor artystyczny. Kiedyś ze Śląskiem, Mazowszem, z tym innym jeździł dyrektor artystyczny, to też taki możesz być. Słuchaj, ja ci życzę, żeby to było... kurde, nie wiem, żeby ci tak jakoś tak, coś ci tak pożyczyć, żeby cię a zdziwiło, bo jak się spełni, to żeby cię zaskoczyło coś, żeby było dobrze. To łatwe nie jest, bo to w sumie... Co ty byś jeszcze chciał? Wiesz co, moja żona mi zawsze mówi, że ma problem, jak są święta czy jakieś urodziny, że zawsze wszyscy mają problem, co mi kupić, bo to ciebie się nic nie spisał, jakieś rzeczy kupujesz, co bym ci nie kupiła, no to ja nie wiem, czy się będziesz cieszył, czy cię to ruszy. Ja mówię, słuchaj, buziaka mi dasz i cieszy się. Właśnie nie chcę, żebyś mnie tu całował. Nie, nie, to nie liczę. No, na pewno, co warto jeszcze powiedzieć przy tej płycie, że też bardzo serdecznie pozdrawiam kolegów z Ladies Fight Night, bo robią też kawał dobrej roboty i wsparli nas przy tej płycie. Oni, to, co oni robią, to jest pierwsza federacja sztuk walk tylko dla kobiet. Tam to jest fajne kobiety. Tak, ponieważ jakby w sztukach walki mężczyźni byli zawsze na piedestale, a kobiety gdzieś oczywiście były, ale to zawsze była, no nawet na UFC jest 8 walk męskich, jedna kobieca. Czy na KSW się czasem zdarzy jakaś kobieca. A tu jest pokazane tylko walki kobiece i co się okazuje, że przecież jeśli chodzi o kobiety, to też są wspaniałe zawodniczki. Zresztą widzimy, że w UFC mamy bardzo mocną reprezentację, że Polki w zasadzie robią nam najlepszą wizytówkę na świecie. No tak. I tu chłopacy, którzy mają właśnie takie podejście, bo musiał się znaleźć ktoś na tyle ekscentryczny, kto się by nie bał wejść z czymś, co się z pozoru wydaje dziwne, a może nie tyle dziwne, co może no, czy to się sprzeda, czy nie. A tu się okazuje, że nie tyle, że to się sprzeda, to że nagle otwiera oczy wielu ludziom, którzy nie doceniali kobiet. A przecież kobiety wcale nie są gorsze. I tutaj jeśli chodzi o sporty walki, dlatego połączyliśmy jakby siły, oni nas wsparli i też ich chciałem bardzo pozdrowić i może życzyć nam by było dobrze, żebyśmy dalej razem te skrzydła otwierali na jeszcze wyższym pułapie. Fajny sojusznik. Bardzo fajny. Fajny, promujący sport, gdzieś nam się to rodzi. Komplementarni wobec siebie, kompletnie. Tak, więc zawsze mówię, że ta płyta to też jest pomoc i wsparcie Ladies Fight Night. Nie wszedłbym we współpracy z byle kim i tak po prostu, że nie wiem, ktoś mi powiedział, a może ci dam kasę, a może ci dam ten. Ale jak widzę taką rzecz, która też pokazuje to, co nie jest zagospodarowane. Każdy z nas na piłkę nożną, każdy z nas... Są federacje kobiece, dziewcząt, nie, tak, że tak powiem, kobiet. Czy każdy wie, że jest Władimir Kliczko i tak dalej, ale że w Polsce mamy rewelacyjne fajterki i ktoś coś dla nich robi, to jest w zasadzie... A one dla kogoś? A one też dla kogoś. I w Europie nie ma takich federacji. I uważam, że to jest fajna rzecz. I to właśnie robi drużyna mistrzów. Umówmy się, hip-hop, myślę, że 80% fanów hip-hopu to są, nie wiem, konsumenci Gandhi na przykład. Sportowcy, myślę, wśród fanów hip-hopowych, jeśli to jest 20%, tacy zagorzali sportowcy, to jest wszystko. I to jest drużyna mistrzów. Ona nie zagospodarowuje utarte szlaki, ale robi coś rozlewa innego. Się gdzieś na inne przestrzenie. To fajne jest. No, i to myślę, dobra, to stary, jest... ja ci życzę powodzenia. O, no to jest dobre. Bardzo ci dziękuję. A, jeszcze to. Już, Piotruś. Myśmy zawsze pogadali. To tak, przewalimy czas zawsze.